Sam Diaz, gaming art in motion. Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na rozpakowanie rzut oka na dość ciekawą, dość nietypową myszkę od firmy Gandias, model o nazwie Apollo. Myszka z takiego średniego pułapu cenowego, cenę sprawdzicie w opisie filmu. Natomiast czym ona się cechuje, zobaczycie za chwilkę. Tymczasem zapraszam Was do oglądania. No więc zabierajmy się za rozpakowanie ciekawej myszki Gandias Apollo. Ciekawej dlaczego? No jak widzicie, jest jakby modułowa. Mamy część tutaj główną i jakby nakładane korpusy. Korpus, jak to dokładnie wygląda, zobaczymy za chwilkę. Sensor optyczny 3200 dpi, jak dla mnie wystarczające, nie wiem jak dla Was. Wbudowana pamięć oraz właśnie ten backshell, czyli ta skorupa tylnia do różnych chwytów. Multigrip, przełącznik DPI, 5 przycisków, wojskowa jakość materiałów. Chodzi tutaj o zabezpieczenie przewodu prawdopodobnie. Myszka ofensywna i 3200 DPI. No dobrze, możemy ją sobie jeszcze szybciutko podejrzeć. Tak to wygląda. Mam tutaj też opis tego wszystkiego. Konfigurowane podświetlenie chociażby. Oprogramowanie Gandias Olympics. I po boku mamy więcej o samej myszce. Chociażby wymiary. Próbkowanie do 1000 Hz, 64 KB wbudowanej pamięci, 10 milionów jeśli chodzi o przełączniki, żywotność, 2 metry przewodu, Gandias Hera jako oprogramowanie i zawartość opakowania, wymagania systemowe. Z tyłu co jeszcze ciekawego, chyba wszystko to już poznaliśmy. Każdy z przycisków może mieć do 5 prędkości, ciekawa rzecz. No dobra, myślę, że to by było na tyle jeśli chodzi o kartonik. Otwieramy, rozpakowujemy. Ok, w pudełku już nic więcej nie zostało. Zanim obejrzymy, jeszcze szybki rzut oka, co mamy tutaj. A jest chyba tylko... O, dobra. Naklejeczki też są. I Quick Installation Guide. Co do czego, przyciski. Ale to sobie już zobaczymy. Wiem Wam, że sam ten korpus jest mega malutki. W ogóle myszka chyba będzie niewielka. Ale zobaczmy sam ten korpus. Mamy dwumetrowy przewód. Oczywiście pozłatany wtyk USB. Tasiemka do spięcia nadmiaru kabla z logo Gandiasa. Fajny oplot, dość miękki, dość dobrze to siedzi. Przyciski główne, no dość przyzwoicie klikają na dużej powierzchni. Rolka taka dość masywna, zobaczcie. Działa jako przycisk. I tutaj mamy jeden przycisk dodatkowy. Drugi przycisk, tu chyba będzie podświetlenie. I mamy też ślizgacze tu i tu, niewielkie. Wiem Wam, że samą taką myszkę jakby używać to wielkości takich małych myszek laptopowych dosłownie. Natomiast mamy tutaj też właśnie jeszcze ten element dodatkowy. Już patrzymy jak to nam tutaj idzie. Ok, są takie prowadnice, więc musi to tutaj wskoczyć. Ok, wskoczyło. No i myszka robi się troszeczkę większa. Jak widzicie, kształt ma dość nietypowy, bardzo ciekawy. No i powiem Wam, że raczej myszka dla osób o małych dłoniach, ale zobaczymy, testy pokażą, dlatego że jest bardzo wąska, nie ma żadnej regulacji, sam korpus jest też wąski, ale przyznacie, że konstrukcja bardzo nietypowa i bardzo ciekawa. Przy okazji też uniwersalna, ponieważ te przyciski mamy po obu stronach, nie mamy też profilowań, więc jeśli ktoś gra lewą ręką, też sobie z tego fajnie skorzysta. No nic, muszę ją przetestować, pograć dłużej i wtedy zobacz, czy moja dłoń się przyzwyczaje do tak małej myszki, czy będzie to niekomfortowe. Wtedy będę mógł ją polecić raczej tylko graczom o mniejszych dłoniach. Na razie ciężko stwierdzić, testy pokażą. Pamiętajcie, ceny sprawdzicie w opisie filmu. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!